Dobry wieczór! Bardzo serdecznie witam Was, moi drodzy. Witam dzisiaj i przypominają mi się te czasy, kiedy wielokrotnie stałem w tym miejscu, przemawiałem. I nie widziałem ani jednej osoby. Dzisiaj powtarza się to z wiadomych względów. Nie mamy dzisiaj tutaj przed sobą nikogo dla bezpieczeństwa, nie chcemy szerzenia się choroby. Natomiast ja jestem już i jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że mogłem przybyć. Jestem wdzięczny ogromnie za to, że przybyłem po to, aby dzielić się z Wami bardzo ważnym tematem niezwykle istotnym tematem dla nas wszystkich. Pozwólcie zatem, moi drodzy, że już w tej chwili zapraszam Was do skoncentrowania uwagi na Waszym obrazie. Mamy dzisiejszy temat: otwarcie siedmiu pieczęci prawo i jego konsekwencje. Ten temat otwiera nam kolejno. Kolejny cykl różnych siódemek, o których będziemy mówili w kolejnych tygodniach, ale zanim cokolwiek zrobimy, pozwólcie, że zaproszę Was, tak jak zawsze to czynimy, do wspólnej modlitwy, abyśmy zaprosili Pana, by był obecny pośród nas. Wszechmocny Boże i Panie, dziękujemy Tobie z całego serca za to, że Twoja księga, poselstwo, które przekazujesz nam na kartach Biblii, a przede wszystkim. W ramach tych spotkań poprzez Księgę Objawienia Świętego Jana, jest objawianiem Ciebie jako miłosiernego, troskliwego, dobrego Boga, Boga, który jest nam tak bliski, a którego zdarza nam się niestety zostawiać gdzieś z boku, bo przecież tak bardzo zajmuje nas nasze codzienne życie, nasze codzienne sprawy. Ukochany Panie, mamy dzisiaj spotkanie, aby. Po raz czwarty rozmawiać o tych ważnych sprawach i proszę bądź pośród nas, gdziekolwiek się wszyscy znajdują w swoich domach, przed odbiornikami telewizyjnymi lub komputerami, iPadami, czy nawet telefonem, błogosław wszystkim i daj Panie, abyśmy mogli odbierać Twoje błogosławieństwo w szczególny sposób. Oto proszę i dziękuję za to, że mogę dzisiaj tutaj stać, że mogę się dzielić tą prawdą. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. A więc ruszamy, moi drodzy, aby Pan Jezus mógł zasiąść na tronie. Według tradycji, o której czytamy przecież w Piśmie Świętym, powinien wziąć zwój, powinien trzymać go w rękach jako ten jedyny, który ma do niego prawo, jedyny, który może księgę tę otworzyć. Wydaje się oczywistym, że zapieczętowany zwój, ta księga, to prawo Boże, ugoda przymierza, ustanowiona przez Boga z Mojżeszem i dziećmi Izraela, kiedy wyprowadził ich z Egiptu. Wydaje się oczywiste, że ten zwój ma w treści coś niezwykle ważnego, co powinno nas interesować. Gdy później. Przymierze zostało zawieszone i zapieczętowane przed służbą Jezusa na ziemi. Istnieje powód i potrzeba, aby pieczęcie zostały powoli złamane, co trwać będzie tak długo, aż ostatnia pieczęć zostanie złamana i wtedy księga będzie mogła być otwarta. Kochani, zwróćcie uwagę na jeden fakt, bo to bardzo ważne. Ta księga nie jest w pewnych częściach, którą po złamaniu jednej pieczęci możemy otwierać i już się zapoznać z treścią pierwszej, a potem z treścią drugiej i tak dalej. Ta księga jest zapieczętowana tak długo i nie rozwijana tak długo, póki siódma pieczęć nie zostanie ze zwoju zerwana. Ranko Stefanowicz, którego pozwoliłem sobie już wielokrotnie cytować, napisał, że jak wierzą rabini, zapieczętowana miała być księga za czasów króla Achaza. A właśnie za czasów tego króla działał i przekazywał poselstwo Boże prorok Izajasz. A zatem on wtedy właśnie otrzymał polecenie, jak czytamy w ósmym rozdziale księgi Izajasza, Polecenie, aby zamknął Księgę i ją zapieczętował. To właśnie Baranek Boży. Mesjasz, Syn Człowieczy, Syn Boży, Jezus, zaczyna otwierać pieczęcie. Pieczęcie, którymi był zapieczętowany zwój. Gdy w końcu siódma pieczęć zostanie złamana, Księga otwarta, wtedy prawo przymierza dane Izraelitom zostanie odnowione. Tak, a propos, kiedy będziemy mówili dzisiaj na temat pieczęci, proszę zwrócić uwagę, że w pieczęciach czterech pierwszych pojawiają się konie. Tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że kolory tych koni mają ogromne znaczenie, dlatego że one w pełni odpowiadają temu, co dzieje się i jaki był stosunek na początku ludzi, a potem Boga do tego, co miał do przekazania. Czytacie teraz na ekranie, że konie związane z otwarciem pierwszych czterech pieczęci przedstawiają podziały, jakie podczyniono w prawie. Pierwsza pieczęć, biały koń, dotyczy tych, którzy przyjmują prawdę o Jezusie i wymagania jego prawa zapisane na sercach. Kolory drugiego, trzeciego i czwartego konia, czerwony, czarny i siwy, oddają charakter i skutki tych, którzy chętnie lub też w wyniku zwiedzenia. Czy przymusu idą za szatanem, odrzucając prawo Boże? Pieczęć piąta dotyczy czasu, ale na to, na to zaczekajmy jeszcze chwilę. Na początku chciałbym zwrócić Waszą uwagę na, na fakt, który jest bardzo istotny, moi drodzy, dlatego że musimy pierwsze spojrzeć ogólnie na pieczęcie, zanim będziemy omawiali ich poszczególne po kolei. Żydowscy uczeni twierdzą, a potwierdzają to dowody, że umiera, umowa Przymierza, jaka zawarta jest w zwoju, i, i, którą przekazał Pan Bóg na górze Bożej Mojżeszowi, to biblijna księga powtórzonego prawa. Zawiera ona nie tylko dziesięć przykazań, ale całą umowę Przymierza, na czym ono miało polegać. I zwróćcie uwagę, że właśnie tam, jeżeli z tym się zapoznamy, znajdujemy bardzo ciekawe słowa. Pozwolę sobie tym razem otworzyć Słowo Boże, aby już tak w pełni autorytatywnie przeczytać z niego, z 17 rozdziału piątej Księgi Mojżeszowej, albo Księgi Powtórzonego Prawa, werset 18 i 19. A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, Niech sporządzi sobie król oczywiście na zwoju odpis tego prawa od kapłanów, lewitów i będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aż nauczyć, aby nauczyć się bojaźni pańskich, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów. A zatem Słowo Boże już w Księdze Powtórzonego Prawa mówiło o tym, Czym musi charakteryzować się król, jeśli zasiądzie na tronie? Pamiętajmy, że słowo greckie apokalipsis oznacza objawienie. Zatem objawienie nie tylko w całej księdze Jezusa Chrystusa, ale objawienie to, co zostało w jakiś sposób ukryte, zapieczętowane. I teraz czas na to, abyśmy się temu przyjrzeli. Istnieje dość powszechne przekonanie, że cztery jeźdźcy apokalipsy to gwałtowne apokaliptyczne zniszczenie ziemi przy końcu czasów. Faktycznie jednak określają one raczej stałe konsekwencje przyjęcia lub odrzucenia prawa Bożego tutaj na ziemi. Pieczęcie zostają złamane w niebie, ale sądy są tego wynikiem, które są tego wynikiem dokonają się tutaj na ziemi. Konie definiują pierwsze cztery pieczęcie przy pomocy kolorów, a ostatnie trzy pieczęcie odsłaniają, jak pieczęć piąta, o czym mówiliśmy, wydłużony okres czasu dla tych, którzy mają być zbawieni. Szósta pieczęć traumatyczne skutki powtórnego przyjścia Jezusa i zabranie odkupionych. I w końcu siódma pieczęć. Sąd ostateczny nad tymi, którzy zlekceważyli miłość Bożą. Zwróćcie uwagę, pełna panorama tych pieczęci daje nam jakiś obraz o co chodzi. Nie wolno nam jednak zapomnieć, że nie mamy prawa do interpretacji czegokolwiek, któregokolwiek fragmentu słowa Bożego, szukając odpowiedzi na pewną symbolikę gdzie indziej niż w Biblii. To Biblia musi odpowiedzieć nam, co oznaczają symbole. To Pismo Święte musi nam odpowiedzieć, jak podejść do tego i jak znaleźć się w czasie, który zostaje przedstawiony poprzez pieczęcie, a później przez kolejnych siedem trąb, czy wiada, czy i, i tak dalej, i tak dalej. Zatem zwróćcie uwagę, przypominam o tej warstwowości Księgi Ojawienia. Dopiero kiedy nałożymy kolejne porcje, będziemy mogli coraz szerzej i coraz więcej rozumieć, czego one dotyczą. A więc mamy czterech jeźdźców Apokalipsy. Wielki Bój, który rozpoczął się w niebie jeszcze przed stworzeniem naszego globu, naszej Ziemi, urządzeniem jej przez Boga. Wielki Bój, który rozpoczął wielką walkę szatana. A po upadku Adama i Ewy przypisał sobie prawo do naszego globu, do naszej ziemi. Było to do czasu, gdy Jezus swoim zwycięstwem na krzyżu odzyskał stworzoną przez siebie ziemię. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że moi drodzy, ten wielki bój trwa dalej. I to zwycięstwo, które Jezus odniósł nad szatanem, jeśli nie wierzymy i nie przyjmiemy go dzisiaj, Stawia nas w bardzo trudnej sytuacji w porównaniu z osobistą miłością i współczuciem zwycięskiego Jezusa, to my musimy dokonywać wyboru. I wydaje mi się, że począwszy już teraz od szóstego rozdziału Księgi Apokalipsy, będziemy krok po kroku zmuszani do tego, aby podejmować decyzję, po której stronie stoimy, w jaki sposób. Gdy Jezus. Otworzył pierwszą pieczęć księgi. Konieczność zapisanego prawa w sercu została przedstawiona kolorem białego konia, który wyruszył, aby dalej zwyciężać. Natomiast pozostałe trzy konie czerwony, czarny i siwy siwy, bo to kolor śmierci ukazują to, co stało się skutkiem upadku ludzkiego serca i umysłu, gdy miłość Boża i Jego prawo nie są przestrzegane. Zaczynajmy zatem. Rozpoczynajmy od pierwszej pieczęci i owego białego konia, na którym jedzie jeździec. Tam w szóstym rozdziale i w pierwszych dwóch wersetach czytamy niesamowite słowa. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci, i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: chodź! I widziałem, a oto biały koń. Ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Jest to bardzo ciekawe, że tutaj mamy do czynienia z bielą, z białym koniem. Jeśli zwrócimy uwagę na ten kolor, to sądzę dochodzimy wszyscy do wniosku, że biel zawsze była i nadal jest symbolem czystości. Żeby nie być gołosłownym, popatrzcie proszę choćby na pierwszy tekst pochodzący z 51 psalmu. To Dawid tutaj się modli, pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony, obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanem. Pokrop. W tym kontekście oznacza to nic innego jak tylko oczyszczenie wewnętrzne i oczyszczenie zewnętrzne. Zaś Hisop, o którym tutaj pisze Dawid, to roślina lecznicza o działaniu pobudzającym, wykrztuśnym nawet. W Daniela w dwunastym rozdziale i tam w dziesiątym wersecie czytamy, że wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezboźni będą potem postępować bezbożnie. W jedenastym rozdziale tego samego proroctwa czytamy, nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wybawienie, oczyszczenie i wybielenie. W Księdze Apokalipsy, w trzecim rozdziale i czwartym wersecie czytamy. Chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe. I w końcu w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale i drugim wersecie, gdzie czytamy na temat przemienienia Jezusa na górze Tabor, zwróćcie uwagę, napisane jest: I został przemieniony przed Nimi i zajaśniało oblicze Jego jak słońce, a szaty Jego stały się białe jak światło. Tak więc zwróćcie uwagę, jeśli biel jest symbolem czystości, to w takim razie chwała Jezusa jest tą światłością, która jeszcze bardziej rozbrzmiewa i rozjaśnia. Biel oznacza czystość, zatem musi być oczyszczona z grzechu. To światło prawdy prowadzi nas do sprawiedliwości. To jest kolor Chrystusa, Jezusa. Owego starodawnego, to dzięki czystości bieli, poszukujący prawdy otrzymuje pełnię w Chrystusie. Ale czytamy dalej w tym samym poselstwie, że ten, który siedział na koniu, miał łuk. Dlaczego łuk? Łuk zawsze symbolizuje żołnierza Chrystusa. Jego strzały będą leciały jak błyskawice w każdym kierunku. Interesujące jest porównanie, które znajdujemy w drugiej księdze królewskiej. Tam, kiedy mowa jest o tym, że prorok Elizeusz zachorował i to była choroba na śmierć, wiedział, że odejdzie, zrozpaczony król Joasz przychodzi do Elizeusza, płacząc i błagając go o pomoc, dlatego, że nie mogą sobie poradzić z atakującymi Amoryjczykami. W związku z tym Elizeusz każe mu przynieść łuk. A potem kładzie jego ręc, swoje ręce na rękach króla, i nagle zwraca się do niego dziwnymi słowami: Strzelaj! A król wystrzelił, i rzekł wtedy prorok: Strzała zwycięstwa od Pana. Zwróćcie uwagę: Zatem, jeżeli mamy na czynienia z, ze strzałami, z łukiem, to mówimy o pewnej walce, o pewnej wojnie, o pewnej wojnie. Ale któż to wypuszcza te strzały? To jeździec na białym koniu, ten, który symbolizuje czystość Jezusa Chrystusa, sprawiedliwość, poselstwo, które ma dotrzeć do wszystkich ludzi. On oprócz łuku otrzymuje także koronę, daną mu koronę. A faktycznie użyte tam słowo Stefanos oznacza korona zwycięstwa. Tyle o pierwszym koniu, o pierwszym jeźdźcu. Nie będę wchodził w żadne historyczne rzeczy, tylko dlatego, że nie zapominajmy, iż jesteśmy w pierwszej połowie Księgi Objawienia, a ta pierwsza część, 11 rozdziałów, wskazuje nieustannie na działalność Jezusa Chrystusa, na rzecz Jego ludu. Co będzie? Dlaczego zatem pojawiają się inne rzeczy, które troszkę mogą szokować? Co dzieje się, że te inne rzeczy pojawiają się w tak dziwny sposób? to drugi koń i drugi jeździec. Koń. Ognisto czerwony. W szóstym rozdziale w kolejnych dwóch wersetach czytamy na ten temat. A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: Chodź i wyszedł drugi koń barwy ognistej a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi. Tak, by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem i dano mu wielki miecz. Zgodzicie się zapewne, że Zarówno w przeszłości, jak i obecnie, kolor czerwony kojarzony jest najczęściej z krwią. W Księdze Kapłańskiej w XVII rozdziale znajdujemy bardzo ciekawe potwierdzenie tego, bo życie wszelkiego ciała jest we krwi Jego, dlatego zatem nakaz synom Izraela nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała. Podobnie zresztą. Jeśli pamiętamy, nie jesteśmy upoważnieni do przelewania krwi, to bardzo istotne. Przykazanie tak wyraźnie mówi o tym, abyśmy nie zabijali. O Izraelu. Izajasz powiedział w 59, rozdziale 7 wersecie, czytamy, tym razem według przekładu Biblii tysiąclecia: nogi ich biegną do zbrodni, śpieszą się do rozlania krwi niewinnej, zamysły ich to zamysły zbrodnicze. Popatrzmy jeszcze na jeden tekst potwierdzający tego rodzaju skojarzenia, czerwieni. Izajasz opisał grzech jako czerwień. I jakżeż byśmy nie znali tego słynnego fragmentu z pierwszego rozdziału, rozdziału Iz księgi Izajasza. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Największym bezsprzecznie grzechem Izraela było zabicie Mesjasza. Jezusa Chrystusa. Czerwień jest duchowym przeciwieństwem bieli. Ale ten kolor pasuje także doskonale do szatana. I to jest bardzo istotne. Zwróćmy uwagę, ognisty kolor czerwieni drugiego konia jest także kolorem smoka o siedmiu głowach i dziesięciu rogach. Jest to kolor szatana. W Księdze Apokalipsy w XII rozdziale znajdujemy na to potwierdzenie. Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem dianemów, a ogon zmiótł jedną trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. W 17 rozdziale księgi Apokalipsy pojawia się smok znowu w bardzo, ciekawy, w bardzo ciekawym kontekście. I zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów, i widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników jezusowych. Tak, moi drodzy, jeździec na białym koniu przedstawiał żołnierza Chrystusa. Jeździec na ognisto-czerwonym koniu w takim razie przedstawia żołnierza szatana. Tego, który stara się zatrzymać działanie jeźdźca na białym koniu i który robi wszystko, aby przeszkodzić, by Ewangelia nie szerzyła się tak mocno. Grzech i przelew krwi. To tak niesamowite. Jeździec na ognisto-czerwonym koniu zakłócił pokój na ziemi tak, by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem i dano mu wielki miecz. Grzech i przelew krwi. Ale oto pojawia się nagle trzeci koń apokalipsy. Ten trzeci koń jest niezwykle interesujący. Jest to koń czarny. W piątym i szóstym wersecie tej księgi czytamy takie słowa. Jak gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: Chodź. I widziałem, a oto koń kary. Ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej, i słyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara. A oliwy i wina nie tykaj. Niesamowicie to brzmi, prawda? Zgadzamy się wszyscy także z faktem, że czerń jest kolorem odstępstwa. W księdze przypowieści w rozdziale czwartym i tam dziewiętnastym wersecie czytamy interesujące słowa. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc. Nie wiedzą, na czym mają się potknąć. Ewangelia Łukasza, rozdział 22, i tam 53 werset. Tym razem za przykładem dzisiejszej Biblii Gdańskiej. Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście rąk na mnie, ale to jest owa wasza godzina i władza ciemności. W Księdze Dziejów Apostolskich w 26 rozdziale i 18 wersecie znajdujemy tekst, który ja najczęściej kojarzę z definicją misji. Ta część definicji misji mówi, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości od, i od władzy szatana. Zwróćcie uwagę, że kiedy apostoł Paweł stoi przed królem Agrypą i kiedy mówi o tym, co stało się w jego życiu, mówi dlaczego został powołany, aby otworzy, otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości. To znaczy wskazać na fakt że znajdują się wszyscy w trakcie rebelii, buntu. W końcu Ewangelia Jana, rozdział 8, werset 12. A oto znów przemówił do nich Jezus z tymi słowami. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Kilka tekstów potwierdza nam i mówi o tym wyraźnie, na czym polega owa czern, dlaczego nagle taki kolor. A potem, przecież warto zwrócić uwagę na fakt, iż mowa jest o głodzie fizycznym, ale także i o głodzie duchowym. To biblijne ostrzeżenia. Pamiętajmy o tym, że ten, który siedział na nim, miał wagę. To także bardzo istotne, abyśmy umieli zrozumieć dlaczego. W prorocji Ezechiela w 14 rozdziale i tam w 21 wersecie czytamy, bo tak mówi Pan. Pan Bóg, nawet gdybym zesłał na Jerozolimę owe cztery moje straszne klęski, miecz, głód, dzikie zwierzęta i zarazy, aby w niej wyniszczyć ludzi i zwierzęta. Cytuję ten tekst tylko z jednego powodu. Pośród tych czterech klęsk, jak mówi ten tekst, albo kar, jak mówią inne przekłady, albo przekleństw, jak mówią stare przekłady Pisma Świętego, pośród tych czterech przekleństw znajduje się także głód. A przecież to jest ten jeździec, i to poselstwo, ta trzecia pieczęć, która nagle mówi o tym, że za jednego denara jest miarka pszenicy. Lub trzy miarki jęczmienia. Jeden denar, jak, zna, jak wiemy o tym dobrze, był zarobkiem jednodniowym jednego człowieka. I to niesamowite, że właśnie wtedy zdajemy, nagle pojawia się w tym okresie tego rodzaju skojarzenie. Zważony, bo wagę ma w ręku jeździec, i osądzony. Kojarzycie tekst z piątego rozdziału Księgi Daniela? Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim? Ale wróćmy do tego pokarmu. Pszenica jest fizycznym pokarmem, ale symbolizuje także równocześnie pokarm duchowy. Musimy być tego świadomi. W czasie głodu nasienie życia jest wydzielane racjami, to znaczy odważane. Stąd mówimy o wadze jednej miarki lub trzech miarek jęczmienia. Za Dnie Jana, Denar, jak wspominałem przed chwileczką, był zarobkiem jednego, całodziennej pracy jednego człowieka. Pokarm, którego jednak w tym czasie brakuje, to Słowo Boże. W słowach oliwy i wina, nie tykaj jest zapewnienie. Oliwa. Była środkiem namaszczania ludzi, ale także paliwem do lamp, czyli przynosiła światłość. Podczas gdy wino symbolizuje Ducha Świętego, wskazując na miłosierdzie Boże dostępne dzięki działaniu Ducha Świętego. I tak więc mamy poselstwo trzeciej pieczęci zerwanej. Informacja o tym, co dzieje się w tych wszystkich okresach historii ludzkości, co dzieje się wtedy i w jaki sposób Bóg zezwala na to, aby ludzie przejrzeli. Czwarty koń Apokalipsy. Jest to siwy koń o kolorze śmierci. Tam znowu w siódmym i ósmym wersecie czytamy główne słowa tego przesłania. A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: Chodź! I widziałem, a oto siwy konia, temu, który, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a piekło szło za nim, i dano mu władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem, i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi. Siwy kolor jest kolorem. Śmierci. Śmierci fizycznej, ale także śmierci duchowej. Pamiętajmy o tym. Apostoł Paweł, pisząc list do Rzymian w znanym bardzo dobrze nam wszystkim tekście, mówi w szóstym rozdziale, zapłatą za grzech jest śmierć. Czyli być grzesznikiem oznacza być umarłym. Ten sam apostoł w liście do Efezjan, w drugim rozdziale. I tam w pierwszych dwóch wersetach będzie potwierdzał im, sugerował podobne rzeczy. A Wy byliście umarłymi na skutek Waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu władzy, mocarstwa, powietrza to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Jak wygląda ta cała sprawa śmierci? Musimy na moment pomyśleć nad tym: czy Bóg stworzył mężczyzn i kobiety, aby umarli? Dobrze znamy tekst z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Rodzi się pytanie, kto podjął decyzję zjedzenia owocu? W Księdze Izajasza czytamy na temat szatana. Czyż to nie ten, który trząsł ziemią, który obalał królestwa, który świat cały zamieniał w pustynię, a miasta jego obracał w perzynę, który swych jeńców nie zwalniał do domu? Jeśli jesteś jednym... Z więźni szatana, to czy jesteś chętny, czy pragniesz wolności, czy chcesz być wolny? Ale wracam do pytania: kto zatem jest autorem śmierci, twórcą śmierci? Imię czwartego jeźdźca brzmiało przecież śmierć. Śmierć i piekło szło za nim. W Ewangelii Jana. Znajdujemy się w ósmym rozdziale słowa Pana Jezusa, który wypowiada się na temat szatana. I zwróćcie uwagę, co tutaj czytamy: Ojcem Waszym jest diabeł. I chcecie postępować według porządliwości Ojca Waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał. Zatem odpowiedź bardzo jasna. Autorem śmierci nie jest człowiek, mimo swego błędnego wyboru. I absolutnie nie jest Pan Bóg, to szatan był mężobójcą od początku. Ale tam tekst z szóstego rozdziału objawienia mówił nam o tym, że śmierć i piekło szło za nim. Gdzie i co to jest piekło? Napisałem tutaj: Piekło to to, czego nie widać. Greckie słowo użyte tutaj dla określenia stanu lub miejsca umarłych. Wszyscy umarli, idą na to miejsce. Zostać pochowanym, opuszczonym do grobu, zejść do piekła, to wszystkie jednoznaczne wyrażenia. W Biblii użyte są różne słowa, które opisują to samo miejsce. Zresztą popatrzcie: piekło, szeol, hades, otchłań, grób i gehenna. Wszystkie słowa mają dokładnie takie samo znaczenie. Dotyczą owego piekła. Miejsca, gdzie ludzie śpią, oczekując zmartwychwstania. Kary za nieprzestrzeganie warunków przymierza. To bardzo ciekawe, dlatego że, chociaż wspominałem to już przedtem, cytując z proroctwa Izajasza, pisze tutaj, że jeśli lud Boży, Izrael, złamie warunki przymierza, Bóg ostrzegał. Że będzie tego konsekwencja w formie czterech kar. Te cztery kary to ludzka słabość do grzechu okaże się jako wojna, jako przemoc i śmierć. Stąd nazywamy to mieczem. W świecie, w którym nieustannie panuje grzech, siły przyrody będą czasami powodowały głód czy zarazy, a także prowadzić będą do śmierci. I w końcu te siły. W którym towarzyszyć będą ataki dzikich zwierząt, staną się jasnym ostrzeżeniem o tym, jak bardzo upadła ludzkość. Tak a propos, kiedy dzikie zwierzęta są wspomniane, wszyscy kojarzymy, że według prorocy Daniela są one symbolem różnego rodzaju państw, królestw, które pojawią się. Popatrzmy zatem na te kary raz jeszcze. Oto wojna, zabijanie mieczem. Oto głód, czyli brak żywności. Oto. Zarazy, czyli śmiertelność, jakaś zmożona śmiertelność, chciałoby się powiedzieć, i zwierzęta, czyli królestwa ziemi. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, moi drodzy, to proroks Daniela podpowiada nam, jakie zwierzęta, jakie państwa wykorzystywane były przez szatana po to, aby niszczyć lud Boży i w jaki sposób Bóg starał się chronić ten lud, jeśli tylko potrafili Mu ludzie zaufać. Ignorowanie ostrzeżenia to było jednoznaczne ze śmiercią. Ale mamy teraz kolejną pieczęć. Oto Jezus łamie pieczęć kolejną nazwoju, i tym razem ta pieczęć dotyczy czasu, zupełnie czegoś innego. Zupełnie zmienia się scena, już nie batalistyczny obraz. Złamanie piątej pieczęci, o której czytamy w środku rozdziału szóstego. To bardzo interesujący tekst. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz rząd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach Ziemi. I dano każdemu z nich szatę białą. I powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas. Aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Tak, moi drodzy, poselstwem piątej pieczęci jest życie wiary. Ale powstaje proste pytanie, czy pod ołtarzem znajdują się rzeczywiście dusze? Czym jest dusza? W Księdze Rodzaju, w rozdziale drugim. Znany tekst mówi nam, że kiedy Pan Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i natknął w oblicze jego dech żywota i stał się człowiek duszą żywiącą. A w znanym rozdziale dziewiątym księgi Kaznodziei Salomona znajdujemy także dobrze znane teksty, które warto sobie przypomnieć, aby rozumieć kontekst tej pieczęci. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą. I już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak i ich nienawiść, a także ich gorliwość, dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co dzieje się pod słońcem. W psalmie 104 czytamy ciekawe słowa, lecz gdy zakrywasz swe oblicze, trwożą się. Gdy odbierasz im ducha, giną i obracają się w proch. A w końcu, w jedenastym rozdziale Ewangelii Jana, przy okazji, kiedy to Jezus przychodzi, aby wzbudzić ze snu łazarza, czytamy: Łazarz, nasz przyjaciel zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. A dalej. Ze względu na niezrozumienie uczniów czytamy, ale Jezus mówił o Jego śmierci, a oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł. Tak moi drodzy, ten fragment jest niezwykle interesujący. Dlatego że ten fragment mówi o tym, że dusze pod ołtarzem, żadna dusze. To jest wspomnienie tych, którzy żyli i którzy cierpieli dla Słowa Bożego. To jest wspomnienie tych ludzi, którzy jakby domagali się, Boże, kiedy wreszcie rozpoczniesz sąd, kiedy oddasz sprawiedliwość i usłyszały, że jeszcze tylko trochę trzeba zaczekać. Może dobrze sobie to przypomnieć. Jeszcze tylko trochę. Dlatego, że sprawiedliwi będą żyć. I to żyć będą z wiary. Być może powiemy inaczej. Dzięki wierze. Jakżeż to ważne, że słowa, które tutaj używam, pochodzą z księgi proroka Habakuka, który w drugim rozdziale i czwartym wersecie podał nam tą piękną definicję. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Apostoł Paweł zachłysnął się niemalże tym zdaniem. Aż trzykrotnie powtarza go w swoich listach. Oto w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, i tam w wierszu 17 napisał, bo usprawiedliwienie Boże w niej, czyli Ewangelii, bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A w trzecim rozdziale listu do Galacjan dodał, a przez, że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przez Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I w końcu ten sam apostół dodaje to w dziesiątym rozdziale księgi, do hebrajczyków a sprawiedliwy mój zwiary żyć będzie lecz jeśli się cofnie nie będzie dusza moja miała w nim upodobania czym jest zatem ów stan śmierci bo człowiek jak czytamy w 146 psalmie oddaje ducha i wraca do ziemi i przepadają wszystkie jego plany Mamy zatem już pięć otwartych pieczęci zwoju, ale Jezus Chrystus robi krok dalej i zrywa kolejną pieczęć. Szósty rozdział od dwunastego wersetu po czternasty mówi nam o tym bardzo wyraźnie. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc. Poczerwieniał jak krew i gwiazdy niebieskie spadły na ziemię. Podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, jak gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie. I niebo znikło, jak zniknie wzwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. Co to jest za wydarzenie? Czy nie to, na które czekamy? Czy nie jest to wydarzenie o którym marzymy i o które się modlimy śpiewając pieśni i pragnąc aby Jezus powrócił jak najszybciej Wydaje mi się że dzisiaj wołamy w tej sprawie jeszcze bardziej To drugie przyjście staje się jednak czymś strasznym kolejne teksty tego samego rozdziału mówią i wszyscy królowie ziemi i możnowładcy i wodzowie i bogacze i mocarze i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień gniewu i któż może się ostać? Pytanie, które pojawiło się w piątej pieczęci, brzmiało: Jak długo jeszcze panie? Czy jak inne przekłady mówią, kiedyż panie? Ale odpowiedź znajduje się w szóstej pieczęci. Z pewnym zapewnieniem Jego przyjścia. Kto zatem stawia pytanie, któż może się ostać? Zwróćcie uwagę, że 17 werset, ostatni werset 6 rozdziału kończy się właśnie tym pytaniem. Ludzie, którzy nie należą do Chrystusa, ludzie, którzy są przerażeni Jego przyjściem. Jakże często Myślę nad tym, jak to będzie, kiedy ludzie, do których dzisiaj staramy się dotrzeć i powiedzieć im o bliskim powrocie Jezusa Chrystusa, ludzie, którzy śmieją się z nas i mówią mi, Pan w to wierzy jeszcze, Pastorze? Ci sami ludzie będą mogli sami spojrzeć i z przerażeniem stwierdzić, że to przyjście stało się realne. Niesamowite. Ale wtedy, moi drodzy, pojawia się siódmy rozdział. Siódmy rozdział, który, jak na pierwszym naszym spotkaniu mówiłem, jest pewną wkładką, pewną, do, pewnym dodatkiem. Nagle zostało przerwane. Musimy czekać aż do początku ósmego rozdziału, aby znaleźć otwarcie siódmej pieczęci. Zatem mamy w szóstej pieczęci powrót Jezusa Chrystusa, i nagle mamy zawieszone wszystko, dlatego że Bóg musi nam coś ważnego powiedzieć. Tutaj być może warto zwrócić uwagę na ważność liczby 4. Pozwólcie na odczytanie pierwszych trzech tekstów siódmego rozdziału. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi i podtrzymujący cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła. Wstępującego od schodu słońca, który miał pieczęć Boga Żywego, który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić krzywdę z ziemi i morzu, mówiąc, nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. W tym samym rozdziale w jedenastym wersecie pojawia się jeszcze jeden raz liczba cztery. A wszyscy aniołowie stali wokół tronu i starców i czterech postaci, upa i upadli przed tronem na twarze swojej i oddali pokłon Bogu. Jakżeż ważne to słowa. Ale popatrzcie, moi drodzy: symboliczna liczba czy korona życia? Jak to rozumieć? Co czytamy w czwartym wersecie, i usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. Pojawia się proste pytanie: Czy liczba 144 tysiące jest symboliczna lub literalna? W Starym Testamencie. Liczba 12 reprezentuje 12 pokoleń Izraela. W Nowym Testamencie liczba 12 reprezentuje Kościół zbudowany na apostołach. Jan widział imiona 12 pokoleń, wypisane na 12 bramach Nowego Jeruzalem, i imiona 12 apostołów, wypisane na 12 fundamentach miasta, jak czytamy w 21 rozdziale księgi Objawienia. No i w końcu 12 pomnożone przez 12 to 144. Liczba, która przedstawia wszystkich ludzi, którzy mają prawo wejść i mieć miejsce w Nowym Jeruzalem, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. No dobrze, ale mamy jeden problem. Przecież 144 to nie to samo, co 144 tysiące. Jak rozumieć to? Gdybyśmy przeczytali wszystkie komentarze i różnego rodzaju przypuszczenia, jakie znajdują się na kartach różnych książek teologicznych, być może nawet pojawiłby się na naszych twarzach uśmiech. Ileż można różnych rzeczy przypuszczać? Są na przykład przypuszczenia, że liczba, która pojawia się w Piśmie Świętym bardzo często i która po hebrajsku, po hebrajsku brzmi elef, to liczba, która dotyczy tysiąca. Ale to nie tylko znaczy tysiąc. Elef znaczy także nadzorcę, czy dowódcę tysiąca. Kiedyś w Izraelu powołano, i to jeszcze za czasów Mojżesza, powołano armię, która miała mieć 12 tysięcy i proszono, aby z każdego pokolenia po jednym tysiącu wyznaczono ludzi. Potem na, księ... na kartach Biblii znajdujemy odnośniki dotyczące tego także, a więc nie tylko w, liczbie, w księdze liczb, ale także w księdze Jozuego i w pierwszej księdze Samuelowej, gdzie mowa na temat tysięczników, na temat ludzi, którzy stali na, na czele tysięcy. W tym momencie, jeżeli owe 144 pomnożymy przez tysiąc, mamy 144 tysiące. Nie zachęcam jedynie do takich kombinacji. Dwanaście pokoleń Izraela i w jakiś sposób dwunastu apostołów sprzyja temu, skoro po dwanaście tysięcy z każdego pokolenia, mówi siódmy rozdział, abyśmy liczbę tę uzyskali. Kto tworzy za tę liczbę 144 tysięcy? Pozwólcie, że zebrałem tutaj kilka cech tych ludzi. Oto cecha numer jeden: zapieczętowanie przez Boga jako jego własność. Cecha numer dwa: Czyści, bez skazy, bez zakłamania. To według XIV rozdziału objawienia. Cecha numer 3. Podobni do Chrystusa. Cecha numer 4. Oszczeni przez Ducha Świętego. Cecha numer 5. Ci, którzy przeszli ucisk. Cecha numer 6. Którzy śpiewają pieśń Baranka i Mojżesza. I cecha numer 7. Uzbrojeni. A to dopiero ciekawe. Jeżeli uzbrojeni, to kojarzymy to oczywiście z dość batalistycznym obrazem o który nie trudno aby doszukać się w Biblii jest tego dość wiele uzbrojeni musimy być jako żołnierze Jezusa Chrystusa uzbrojeni musimy być aby stać po jego stronie aby ruszyć do walki ale w co mamy się uzbroić jakie rzeczy są konieczne dla żołnierzy Jezusa Chrystusa aby mogli stać w obronie Boga w ostatniej walce zwanej Armagedon czy są to te wartości, które posiadali ludzie, gdy zwycięsko walczyli w I wieku? Popatrzcie, bo chyba to od razu kojarzymy z szóstym rozdziałem listu apostoła Pawła do Efesjan. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie proście i, i prośbie, przepraszam, zanoście o każdym, w czasie modły w duchu, jak czuwacie z całą, jak, yy, i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Tak to z dość specyficzny mundur sprawiedliwości. 144 tysiące według objawienia siedem. To ludzie, jak czytamy, i odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, któż to są ci przychodziani w szaty białej, skąd przyszli? A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi baranka. Dusze pod ołtarzem z piątek ich pieczęci, o czym dobrze pamiętamy, wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie, święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu z nich szatę białą. I w końcu wieczerza baranka. Izajasz, 61 rozdział i 10 werset. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. A propos, jaki kolor ma ta szata? Oczywiście powiemy: biały. 144 tysiące opieczętowanych za walkę armagedon to będzie ostatnia grupa tych którzy reprezentują wszystkich którzy stali z Chrystusem przez cały czas są oni armią bożą zebraną z całej ziemi wielki tłum który stoi nad morzem szklistym przed bogiem to wierni odkupieni z każdego pokolenia jakie kiedykolwiek żyło wszyscy razem triumfują w niebie. Zwróćcie uwagę, to niezwykle istotne. Ten batalistyczny obraz Księgi Objawienia, te białe szaty, białe konie, to wszystko, o czym świadczy. Nie będziemy sporządzali listy tych, których my umieścimy sobie teraz na, w grupie 144 tysięcy. Ale oni wszyscy zbawieni są tymi, którzy stoją przed barankiem i którzy wielbią go, oddają mu cześć i chwałę. W księdze objawienia świętego Jana znajdujemy jeszcze raz potwierdzenie owej bieli, białego konia i białych szat. XIX rozdział. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy. Wysz sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś Jego jak płomień ognia, a na głowie Jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał Go nikt, tylko On sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś Jego brzmi Słowo Boże. I szły za Nim wojska niebieskie na białych koniach przyobleczone w czysty, w biały bisior. Ile nam zostało jeszcze pieczęci? Jedna. Siódma pieczęć. Siódma pieczęć, do czego jeszcze będziemy wracali w przyszłości, nie będzie złamana aż dopiero po drugim przyjściu Pana Jezusa. Oznacza to, moi drodzy, że zwój świadectwa nie będzie kryterium sądu nad Ludem Bożym, który żył od czasu Jego zamknięcia i zapieczętowania, to znaczy ponad 2,5 tysiąca lat. Oznacza to, moi drodzy, że ta księga ma być otwarta, bo to świadectwo będzie stało jako oskarżyciel przeciwko tym, którzy odrzucili przymierze. I którzy nie dali, nie pozwolili Bogu na to, aby zapisał je na nowo na ich sercach. Obecne przymierze brzmi tak pięknie. Takie zaś jest przymierze, które zawrze z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi. Ludem. Kiedy w końcu zostanie złamana siódma pieczęć, zwój zostanie otwarty. Wtedy świadczyć będzie przeciwko wszystkim, którzy myśleli, że mogą bezkarnie lekceważyć przymierze prawa Bożego. Objawienie 20 rozdział i werset 12 mówią i osądzeni zostali umarli. Na podstawie tego, co było napisane w księgach. A o nas, co napisano? Zastanawialiście się nad tym? Ta tajemnicza księga faktycznie dla nas nie jest tak istotna, jak to, o co w tych wszystkich pieczęciach chodzi? O koncentrację na prawdzie Bożej, o trzymaniu się prawa Bożego, o pozwoleniu Bogu na to, aby to On dominował i wysyłał swoje strzały, pociski z prawdą, a nie o to, aby walczył szatan, którego w końcu imię także śmierć. I aby Bóg dopuszczał owe cztery klęski: śmierć, czyli miecz, głód, zarazy i dzikie zwierzęta. To jest to, o czym mówimy. Ale pozwólcie na koniec, moi drodzy, że tym razem wrócę znowu do czegoś, co jest Wam już znane. Posługiwałem się bowiem dotąd z określeniem hiazmu, który jest tak bardzo charakterystyczny dla księgi Apokalipsy. Powiedzcie zatem, jak możemy połączyć, połączyć teraz owe cztery konie, czterech jeźdźców, cztery kolory i siedem zborów, o których mówiliśmy tydzień temu. Oto cztery pierwsze zbory: Zbór Efes, który odpowiada bieli, zwór Smyrna który odpowiada czerwieni, konia. Zbiórk Pergamon, który odpowiada czerni. Oraz teatyra, o śmierci. Dalsze, kolejne trzy zbory są odbiciem lustrzanym tamtych poprzednich. Ale popatrzcie, co to oznacza, jeżeli tym razem zamienimy to w chiasm. Zwróćcie uwagę, że pierwszy zbiór, który ma kolor biały, to zagubiona pierwsza miłość, że drugi kolor czerwony to prześladowania, straszliwe prześladowania, że trzeci kolor czarny Pergamonu to nic innego jak kompromis charakteryzujący ten okres czasu, że siwy kolor teatry to zepsucie, całkowite zepsucie. On znajduje się w centrum. Ale zwróćcie uwagę, że zbór w Sardes określony był jako martwy. I czarny kolor jest przecież kolorem właśnie takiej śmierci duchowej. Czerwony kolor, który wraca z powrotem Filadelfii, tego kościoła, który ma niewielką moc, ale jednak wraca z powrotem do prawdy, jest kolorem odzwierciedlającym smyrne, aż w końcu kolor biały laudycei, chociaż letnia. Wciąż przecież jest to Kościół Boży ostatnich dni, Kościół, który będzie na pewno tym, z którego wywodzić się będzie także ostatni lud, tych, którzy całkowicie zaufali Bogu i poszli jego śladem. A my? Zastanówcie się nad tym, moi drodzy. Całym sercem apeluję do Was. Szkoda mi troszkę, że dzisiaj nie mam możliwości, aby wręczyć wam dodatkowych materiałów, dodatkowe materiały, których moglibyście coś więcej przeczytać na wszy temat wszystkich pieczęci i wszystkich tych ciekawych rzeczy. Być może dotąd nie zwracaliście tyle uwagi na kolory, ale te kolory przemawiają księdze objawienia bardzo mocno. To wszystko wskazuje nam na to, że nasz Zbawiciel nieustannie działa dla ratowania, dla pomocy, dla prowadzenia, dla wsparcia. Może dlatego siódmy rozdział, który jest tą niesamowitą stawką, wskazuje na tych, którzy byli zwycięzcami, którzy okazali się wierni. Stańmy po ich stronie, przyodziani świętą wspaniałą zbroję Bożą która nie ma nic wspólnego ani z metalem, ani z rzeczywistym mieczem, ale z czymś, co znacznie większe, znacznie ważniejsze, które jest Bożym darem dla każdego z nas. Módlmy się. Ukochany nasz Boże, chcę dziękować za to. że w tej serii nie bawimy się w układanie dat i upieranie przy pewnych rzeczach. Że staramy się zwrócić uwagę na istotę, na głębie poselstwa, które znajduje się na kartach Twojej księgi. Dzięki za to, że w tak niesamowity sposób, przyzrywanych zrywanych poszczególnych pieczęciach zwoju, pokazujesz nam, Panie, jak to jest i o co w tym wszystkim chodzi. I dzięki Ci za to, że jest siódmy rozdział. Rozdział, który nie mówi być może. Ale mówi o rzeczywistych ludziach, którzy stanowią Twoją armię w ostatnich dniach. Jakże pragniemy do niej należeć, Panie, po to, aby nieść zbawienie innym. Pomóż nam w tym. Jeśli możemy być tak uprzywilejowani, uzdolni do tego, całym sercem proszę o to Boże i ufam, że wysłuchasz i że będziesz z nami nadal. W imieniu Jezusa Chrystusa, ukochanego Zbawcę, proszę, wysłuchaj nas, Panie. Amen. Moi drodzy, przyszły tydzień o godzinie szóstej wieczorem zajmie nas siedmioma trąbami. Faktycznie będziemy kładli kolejną warstwę w naszym torcie Księgi Objawienia, bo siedem trąb, to nic innego jak Boże ostrzeżenia przed sądem, jak pokazanie z tego, co ludzie na siebie sami ściągają, jeśli pozwolą się prowadzić szatanowi. To bardzo interesujący fragment, który mówi o tym, że Pan Bóg daje pewne prawa szatanowi i mówi proszę bardzo, pokaż objaw to, co potrafisz. Chciejmy. Pomyśleć nad tym, bo to wasze zadanie domowe, aby przeczytać ósmy i dziewiąty rozdział. A kiedy przeczytamy, będziemy mieli pełniejszy obraz Uf, owych siedmiu trąb, owych siedmiu szofa, mówiąc po hebrajsku, czyli tego baraniego rogu, na który dęli w starożytnym Izraelu kapłani, wzywając ludzi do pokuty czy dźwięk tych trąb poruszy nas także? Życzę Wam wiele Bożego błogosławieństwa, niech Pan będzie z Wami i do zobaczenia, jak wierzę, jeśli Bóg pozwoli za tydzień.